Witam Państwa bardzo serdecznie. Spacerujemy właśnie po opuszczonym kinie w Kęszycy Leśnej. Muszę troszeczkę tutaj uważać, ponieważ budynek znajduje się przy osadach ludzkich i tu za chwilę ktoś się kręci. I mam takie wrażenie po prostu, że zaraz mnie ktoś tutaj złapie. Ale weszliśmy teraz do takiej pięknej sali widowiskowej. Zaraz ją Państwu pokażę w pełnej okazałości. Jak widać, sala jest dość spora. Tutaj jest widownia, tutaj jest scena. Scena jest generalnie w kiepskim stanie, ale tutaj jakiś czas temu ludzie znaleźli rzekomo jakieś radzieckie dokumenty, ale nie wiem, czy to jest prawda. Po scenie można tutaj spróbować się przejść, chociaż te deski raczej tak nie zachęcają, bo widać, że jest to dosyć już tutaj uszkodzone. Jedyne, co zostało tutaj ze starych, dobrych czasów, to jest taka chyba, nie wiem, czy flaga, jak to nazwać, taka czerwona, może radziecka. A, tu widzę, jakiś list leży. Zajrzę, zobaczę, co na tym liście jest napisane. To jakieś prywatne dane, nie wiem, czy to jest właściciel. W każdym razie zablurowałem je, żebyście ich nie widzieli. Ale ciekawe, dlaczego to tutaj leży, czy właśnie tutaj ktoś to dostarczył, czy przyniósł później. Rozejrzyjmy się jeszcze chwilę pod tą sceną, ale coś czuję, że tutaj dokumentów nie będzie. Są nawet jakieś ślady nadpalenia tutaj, o zobaczcie. Ktoś to podpalił, nie wiadomo po co. Komuś się nudziło. Nad sceną jeszcze widać świetlówki i lampy. No ale są też dziury w suficie, nie? Kable tutaj wyrwane, ale nie ukradzione, nie całkowicie. No i te żyrandole, one chyba robią takie najlepsze wrażenie, prawda, w tej sali. Ciekawe właśnie, co tutaj można by zrobić z tego. A pytanie to nie jest całkowicie od rzeczy, ponieważ ten budynek jest wystawiony na sprzedaż w dość dobrej cenie. 325 tysięcy za całość. Cena to jest 138 zł za metr kwadratowy. No stan nie jest jakiś super. Wymaga generalnego remontu, to na pewno. Ale ktoś to może kupi i może coś z tego sobie zrobi. Sam jestem ciekawy. Ogłoszenie jest sprzed paru dni, więc jest to aktualne, ale widzę, że tu strasznie dużo roboty. Zobaczcie, dachy trzeba zrobić, w sensie dachy to pewnie też, ale sufity, tak? Dach chyba jakiś czas temu został naprawiony, bo on z tego co wiem to przeciekał. A tu taka ciekawostka, to jest wejście, którym tu kiedyś z Kasią wchodziliśmy za pierwszym razem, bo nie wiedzieliśmy, że ten budynek jest otwarty i da się tutaj wejść po prostu drzwiami. Natomiast widać, że też lokalni mieszkańcy zrobili sobie tutaj wysypisko śmieci niestety. Stan wszystkich pomieszczeń jest podobny i generalnie nie za dobry. Farba odchodzi, właściwie no wszystko to jest do remontu. Z sanitariatu coś zostało? Niestety nic. A rury są, nie są wyrwane rury ze ścian. Za ciężko chyba było je wyrwać. Pokażę Wam troszeczkę tego budynku, aczkolwiek najbardziej zależy mi na tym, żeby zabrać Was do podziemi, bo podziemia w tym budynku są niezwykle interesujące i za chwileczkę się dowiecie dlaczego. Ale jeszcze Wam na początku krótko pokażę takie główne części, gdzie tutaj większość ludzi była. W podziemiach pewnie też była, ale my dojdziemy tak troszeczkę dalej, gdzie chyba nie każdy się zapuszcza. Przepraszam, mówię my, a jestem tu sam oczywiście. Tu pewnie kiedyś było główne wejście, bo są takie schody bogato zdobione, wejście na balkon. I stąd się właśnie wchodziło na salę główną, tam skąd przed chwilą wyszedłem. O, tutaj było coś, co przypomina szatnię, prawda? A tutaj już jest wejście na salę główną, a tam wyżej jeszcze można było wejść na balkony. Za chwileczkę też tam wejdziemy. To zapewne są te główne drzwi zabite dechami. A to miejsce, w którym przed chwilą byliśmy, z tymi właśnie schodami. Wchodzenie na górę to najgorszy moment, bo jesteśmy wtedy wystawieni po prostu na widok. Bo te szyby są takie przeźroczyste dość, i albo ich nie ma wcale.
i wszyscy nas widzą. Tylko czy kogoś to interesuje? Się właśnie zastanawiam. Czy w ogóle okoliczni mieszkańcy przejmują się tym miejscem? Pewnie nie. Żyją z nim od wielu lat i tyle. A tutaj jeszcze wam pokażę, bo to jest ciekawe też. Taka poezja, niemalże bunkrowa, można powiedzieć. Różne takie wiersze romantyczne, o zawsze będę cię kochać, love, love, love i tak dalej. No ciekawe. Na pewno tutaj ludzie próbowali jakoś wyrazić swoje uczucia, o na przykład jakieś brzydkie słowa o naszej policji. Tak jak wspominałem, tutaj kiedyś przeciekał dach i teraz widać, że jest zrobiony, że jest metalowy. Ktoś tutaj o to zadbał, żeby budynek się nie uszkadzał więcej niż to było potrzebne. Swoją drogą jestem ciekawy, kto jest właścicielem tego budynku. Czy Skarb Państwa, czy gmina, czy ma on jakiegoś prywatnego właściciela. Ciekawe. Z ogłoszenia Biura Nieruchomości, które tutaj linkuję w opisie tego filmu, nie wynika, kto sprzedaje. Pewnie dałoby się tego dowiedzieć, ale że nie jestem zainteresowany kupnem, no to nie będę tutaj przeginał pały, nie? I doszliśmy do balkonów. Tu właśnie jacyś oficerowie wyżsi rangą mogli siedzieć i obserwować. Tak gdzieś było napisane, że wstęp na balkon mieli tylko oficerowie, więc no, coś w tym może być. Ale to jeszcze nie jest najwyższy widok, jaki zobaczymy, bo mam dla was taką malusieńką niespodziankę. Jeszcze zanim wejdziemy do podziemi, najpierw wejdziemy na górę. O, zobaczcie. Są schody. Prawda? To jest jakieś tajne pomieszczenie, do którego nie będziemy wchodzić, bo nic tam nie ma. To znaczy zajrzymy tylko. O, tak? Widzieliście. Nic specjalnego nie ma, ale trzeba było to sprawdzić. A teraz idziemy schodami. Schody się trochę trzęsą pod moim ciężarem, ale mam nadzieję, że nie zawalą się właśnie dzisiaj. Podejrzewam, że setki ludzi tutaj już z tymi schodami wchodziły. Mijamy drabinę, która prowadzi na strych, ale to nie jest na razie nasze miejsce zainteresowań. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Taka sterownia, skąd można puszczać filmy albo sterować światłem i tak dalej. Oczywiście nic tutaj nie ma, wszystko jest rozwalone, rozkradzione, wywiezione. Żadnego sprzętu. Pewnie był kiedyś tutaj jakiś projektor. A teraz wyjrzyjmy kawałeczek, co tutaj widać. Widać naszą piękną salę kinową. I to jest chyba miejsce, gdzie jest najlepszy widok. To znaczy, no, jak ktoś tutaj zarządzał, był operatorem, bo dla widzów to pewnie gdzieś na dole może być lepiej widać. To już jak kto lubi. Wejście na balkon z drugiej strony. A tutaj jest właśnie coś, co mnie jakoś interesuje. Takie rurki pochowane w ścianie. Właśnie zastanawiam się, co to było. Pewnie to jakieś kable szły, nie? No bo tu idzie w takiej drewnianej szafie. W tę stronę szło tutaj pod ścianą, ale zdaje się, zostało to wycięte. I co? Ciekawi jesteście, co jest na dachu? Ja tam kiedyś zaglądałem i tam nic nie było, ale żebyście mi nie zarzucali, że wam nic nie pokazałem, to jakoś tam się wdrapię i wam pokażę. No i proszę. To widać tutaj na górze. Warto wchodzić? Ale mi się chyba nie chce. Ja to raczej jestem takie zwierzę podziemne niż naziemne. To zostawię takim mistrzom ekwilibrystyki, jak na przykład Żądny Przygód. A ja idę już do podziemi. Zresztą będzie dzisiaj jedno miejsce, gdzie będzie można znowu na ten dach zajrzeć. I ma to coś wspólnego z podziemiami. Kiedyś tu jeszcze dało się znaleźć rosyjskie gazety, ale teraz podejrzewam, że już słabo. Kolekcjonerzy pewnie sobie je pożyczyli, ale jest jedna rzecz, której nie mogli sobie kolekcjonerzy pożyczyć, czyli tak zwane wejście do komnaty tajemnic. Jestem bardzo ciekawy właśnie, dlaczego ktoś tutaj zamurował schody. Bo do tych schodów nie ma nigdzie indziej wejścia. One prowadzą w górę, to a propos tego poddasza, i w dół do piwnic, które chyba nie są dostępne w inny sposób. To co, zaciekawieni?
No to ja wchodzę, ale bez kamery, bo potrzebuję obrąk, więc do zobaczenia już po drugiej stronie tego okna. I jestem już w środku. Tak więc idę najpierw do góry, pokazać wam kawałeczek strychu, a potem na dół. Tak wygląda ten strych. Z jednej strony i z drugiej strony. Jakoś nie mam zaufania do tej podłogi, więc pozwolicie, że nie będę po nim chodził, bo obawiam się, że po prostu zlecę i zrobię o dziurę taką jak tutaj na przykład, tylko drugą obok. Tak więc pozwolicie, że zacznę schodzić do obiecanych podziemi. Jesteśmy. Tutaj spędzę troszkę więcej czasu, bo jeśli coś tu można fajnego znaleźć, to pewnie tutaj. Natomiast no, jak to zwykle bywa, ja już tu kiedyś byłem i nic nie znaleźliśmy. Ale może dzisiaj będzie inaczej. Chodźcie z nami, poszukamy. To jakieś pomieszczenie. No, nic nie ma, ale jakby mniej chyba śmieci, nie? Czy nie? Znaczy w sensie są materiały budowlane, które powstały tutaj z... Znaczy urwały się pewnie z różnych rzeczy, z różnych części, ale takich zwykłych śmieci, które ludzie wywożą z domu, jakby jest mniej. Natomiast pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak tutaj się podniecam tym miejscem i co tutaj jest takiego ukrytego. Nie, tutaj akurat nic. Otóż, proszę Państwa, zobaczcie. Jest pomieszczenie. Tak, jest korytarz, jest tunel. I tutaj do góry jest takie jakby okno. I to okno to jest tunel na drugą stronę. I jak myślicie? Przeczołgam się tym tunelem? Czy nie podejrzewacie mnie o to? No, jak się domyślacie, już się raz tam kiedyś czołgałem i wiem, co tam jest. Ale... O! Schody. Kolejne schody, ale one chyba są zamurowane od góry. No właśnie. Czyli może tu było kiedyś wejście do tej piwnicy, tylko zostało ono zamknięte. Ale dlaczego? Jakie tajemnice ta piwnica skrywa, że trzeba było ją zamknąć? A tu jest wyjście, jakby ktoś chciał na dwór, to też mi się zdarzyło tędy wychodzić. Jakby co. Ale na razie może jeszcze zanim pójdziemy na drugą stronę, przejdziemy się szybko po tej i zobaczymy, czy tu będą jakieś skarby. Pewnie nie. Pewnie nie. No to jakieś, nie wiem co to jest. O! Miałem wrażenie, że coś słyszałem, ale nie chyba. Dzień dobry. Nie. Czy tak? Dzień dobry. Dzień dobry. No w takim miejscu spotkać można albo takiego jak ja, amatora urbexu. O, zamurowane wejście. Czyli było wejście do tej piwnicy, tylko z zewnątrz po prostu. Teraz jest to po prostu niedostępne. Albo amatora urbexu można tutaj spotkać, albo na przykład osobę bezdomną, która sobie tutaj urządziła dom z braku lepszego. Ale jak widzicie, obeszliśmy jedną stronę piwnic i teraz, czy chcemy, czy nie chcemy, trzeba się przedostać na drugą stronę wspomnianym tunelem. Jako ciekawostkę wam powiem, że w tych materiałach od Biura Nieruchomości są rzuty tego budynku i tam jest napisane, że ten środek tutaj, środek tam gdzie jest scena i tak dalej, jest niepodpiwniczony. No i to jest po części prawda, ale skąd ten tunel? Odpowiedź pewnie jest jak zwykle bardzo prozaiczna. Pewnie tam szły jakieś instalacje, rury, coś tam i nikt tam normalny nie chodził, nie? Raczej. No ale ja nie mówię, że jestem w pełni normalny, więc pójdę i wam pokażę.
spróbujemy. Kiedyś tutaj się wchodziło łatwiej, bo były takie drzwi, a teraz tutaj mam ciężko. Kurczę, nie wiem, czy wejdę. Nie jestem taki sprawny, wiecie? Tu mam taką deskę. Tylko mam taką małą. No właśnie. Zaczyna się nieźle. Jak mi się uda na nie podeprzeć, to jakoś to pójdzie. A jak nie, to zlecę. O Boże. Może się uda. Cześć, przystawię was. O jest. No dobra. Powiedzmy, że jestem. Bez gracji, ale jestem. No łatwo nie było. Jednak ci, co chodzą na siłownię, mają trochę racji. A ja nie chodzę. Przed nami jest to, czyli tunelik. On nie jest długi, znaczy jest tak na szerokość mniej więcej tej sali. I właśnie się tam wybieram. To są jeszcze dwie bocznice na początku, ale ślepe, nic tam nie ma. Tu jest jedna, to jest otwór, w którym wchodziłem. I tam jest druga i też tam ona się kończy ślepo. I taka uwaga techniczna, jak będziecie się tutaj wybierać, to weźcie dwie rzeczy. Ciuchy na zmianę, bo się upieprzycie. Ja mam na zmianę, schowam je do torby i pojadę potem w czystych. A druga rzecz to chyba warto wziąć maseczkę przeciwpyłową, bo tu jest tyle tego pyłu. Jak to byliśmy pierwszy raz, to ja potem kaszlałem przez tydzień potem. Tak więc ja się tutaj ubieram i idę. No dobra, wszystko przygotowane. Ruszamy, nie? Ruszamy, będziecie patrzeć na mnie, jak się tutaj męczę. A jak tu w ogóle jest? Można iść na czworakach? Można. Ue, nie jest źle. Myślałem, że trzeba będzie się czołgać zupełnie. Chyba tu można na... Właśnie nie pamiętałem, jak to było, ale tyle się wznieca. Zapomniałem maseczki założyć, widzicie? Się wznieca tyle pyłu, że po prostu sami to wzniecamy, oczywiście. Czyli teraz idę pod... nie wiem, czy pod sceną, ale pod salą główną. Nic tutaj nie ma. Nic tu nie zostało, że tak powiem, żeby... Nie wiem, czy jakieś rury, czy jakieś ślady nawet rur. Nic tu nie ma. Jest pusto zupełnie. Jeszcze zobaczę, jak tam jest po drugiej stronie, bo ja tu muszę jeszcze jakoś wrócić. O, tu jest jakiś zardzewiały element. Nie wiem, po co przestawię. Żeby ktoś potem miał przyjemnie. A no właśnie. A w ogóle, jak już mamy chwilę wolnego czasu, to wam opowiem, że przyjechałem tutaj rowerem i kulturalnie zaparkowałem rower w środku, w kinie. Żeby nikt mi go nie ukradł. Oczywiście go też zapiąłem, bo to nigdy nie wiadomo, nie? Ale... A patrzcie, ten tunel idzie w dół. Taka ciekawostka, idziemy w dół. A to oznacza, że z powrotem będzie trudniej, bo będzie pod górę. O, już tutaj dochodzę do wyjścia, już wam pokazuję. Tak wygląda druga strona. Tylko ja niestety najpierw muszę zobaczyć, czy ja tutaj wrócę. Czy ja tu będę w stanie wejść, ale widzę, że lepiej niż tam. Tu ktoś, widzę, podstawił jakieś taboreciki, coś tam, więc chyba jakoś to będzie. Zostawię was, żebyście mogli śledzić moje poczynania. Ale w tę stronę to jest łatwo. Jesteście? Oj, trochę was kopnąłem, sorry. O, jesteśmy. No. Pięknie. O Jezu. Nie jest źle. Dobra, zabieram plecaczek. Zabieram was. I idziemy zwiedzać. Pierwsze, co tutaj się nam rzuca w oczy, to niebieski kolor, nie? Tutaj i tutaj. No i śmieci, dużo śmieci. Jakim cudem? Czyli do tej piwnicy musiał być jakiś wstęp. Jakiś zderzak. Więcej śmieci w tej piwnicy niż w tamtej. To mnie zaskoczyło. Ale pewnie niedługo poznamy odpowiedź, dlaczego. Pewnie tu jest gdzieś jakieś tajne wejście. O, tu jeszcze jakieś rury, które można by wyciąć. Idźmy dalej.
Idźmy dalej, ale wiecie, jakie ja mam zdanie na ten temat, nie? Wszystko, co się dało rozkraść, już zostało rozkradzione. Taka to już kolej rzeczy. O, sanki. A, pospolite śmieci. Pewnie to kiedyś było otwarte i tam ludzie wrzucali, nie? No bo przecież po co coś wynieść, skoro można zrzucić tutaj. O, już kaszel się zaczyna. No właśnie, to jest najgorsze, nie? Nie czuć, że się ten pył wdycha, a jednak się go wciąga. Pamiętajcie, że to poświęcenie tylko dla was. Żebyście wy nie musieli tutaj przychodzić. No bo szczerze mówiąc, to ja wam tutaj pokażę większość rzeczy, to chyba nie macie po co tu przyłazić. No bo co zobaczycie? Tylko można się ubrudzić, pokaleczyć i tylko. O, nasze wejście, czy tam wyjście. I teraz idziemy na drugą stronę obiektu. W ogóle też deweloper, znaczy deweloper nie, właściwie pan od z tego biura nieruchomości pisał po ogłoszeniu, że tutaj jest prąd i gaz, czyli ten budynek jest całkiem nieźle tutaj przystosowany. To jakiś fotel. Coraz większe te przedmioty. No właśnie, to pewnie nie było żadnych skarbów, tylko jakieś takie pomieszczenia czysto techniczne. I pamiętam, że tu na końcu będzie takie dość duże pomieszczenie. O, to jest pewnie jakiś system wentylacyjny. I to dość taki sporawy. A tam wpada światło słoneczne, może pokażę. O, tam, nie? To jest światło słoneczne, to nie jestem ja. Tak więc spróbuję tu przejść i się nie zabić. I zobaczymy do tego światła. Na czymś to stoi? Stoi. No właśnie, to pewnie takie fajne miejsce, żeby powrzucać tu różne rzeczy, nie? Czemu nie? O, kable. Tu przejdę tak, żeby jeszcze nie zlecieć. Może się uda? Może się uda? Tak. No właśnie, dobrze kombinuję, nie? Że to od wentylacji. Czy źle? Dajcie znać w komentarzach, jak wiecie, co to jest. Myślę, że to wentylacji. A jak tutaj, o, zobaczcie. Cichutko, o. Wyjście na dwór. Tam drzwi były otwarte, nie? A ja mam światło włączone. No, więc wycofuję się. Tak jak mówiłem, podejrzewam, że tutejszym mieszkańcom nie przeszkadza, że ktoś tu się kręci. No ale jednak jak zobaczą światło czy coś, to ktoś może stwierdzić, że wezwie policję, nie? Trzeba będzie się tłumaczyć, mimo że nic złego nie robię niby, no ale jednak spaceruję po budynku, który należy do kogoś. A tutaj chyba jeszcze nie. Ciekawe. No to może to już wszystko. W sumie piwnice miały być tylko po bokach, więc to by pasowało, tak? Bo tu już nie ma. Nie ma nic. No właśnie. A czekajcie, jeszcze tu coś jest. Co my tu mamy? Nie, zabite dechami. W sensie nawet nie dechami, tylko cegłami. Chyba nic takiego. Najgorsze, że mój rower stoi w środku i jak ktoś tu przyjedzie... A, tu jeszcze coś jest. Jak ktoś tu przyjedzie, to ciężko będzie udać, że tu nikogo nie ma. Bo ja to się mogę skryć w tych podziemiach. Bo tak jak mówię, do tej części da się dostać tylko tym tunelem. Ale... No rower stoi tuż przy wejściu. Widzicie? Będzie teraz taki element. Czy wyjdzie? Wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Pewnie wyjdzie. Pytanie tylko, czy w kajdankach, czy bez. Łazieneczka i śmieci oczywiście. Śmieci, jak widzę, są przy oknie. O, tu znowu okno na zewnątrz. Włączę światełko i wam pokażę. O.
Patrzcie. Kęszyca. Leśna. Ci ludzie tutaj zwyczajnie żyją. Podejrzewam, że nawet nie doceniają, jaki tu mają skarb. A może to nie jest skarb? Kto to wie, nie? No dobra, słuchajcie. Myślę, że będziemy kończyć, bo już wszystko wam pokazałem. Nie będę was teraz męczyć moim powrotem. Myślę, że tu nic ciekawego nie będzie. Jak mnie policja złapie, to o tym opowiem. Plus jest taki, że policja tu musi przyjechać z Międzyrzecza, więc kawałek ma, więc może ja stąd wylezę, zanim oni przyjadą, nie? Tak więc co? Ja będę kończył w tym momencie. Dziękuję wam za uwagę, że byliście z nami. A jeżeli wydarzy się coś ciekawego albo coś się pojawi, no to wtedy to jeszcze dołączę. A póki co dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku z kanapowcami.